rolnicy sprzeciwiają się polityce Unii Europejskiej, pomysłom ograniczania rolnictwa w Polsce oraz w Europie, pomysłom Zielonego Ładu, pomysłom ograniczenia hodowli oraz ograniczenia upraw. Kolejni rolnicy, kolejne protesty, które zaczynają, które mają miejsce dzisiaj w Polsce. To jest dopiero początek zjednoczenia się rolników, niezależnie od miejsca, z którego rolnicy pochodzą, od miejsca, w jakim mieszkają, czy to jest mała, czy większa miejscowość, wszyscy jasno mówią nie temu, co jest dzisiaj proponowane, czyli niszczeniu rolnictwa. Niszczenie hodowli, na niszczenie upraw, na niszczenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywnościowego i w Polsce, czy to w Polsce, czy to w Unii Europejskiej.